Siemaneczko, cześć, witajcie. Słuchajcie, Spider-Man Miles of Morales dostał teraz kolejny trzeci tryb. Był tryb 60 FPS-ów bez ray tracinga. Był tryb wydajnościowy, czyli fajne, lepsze cienie, ray tracing, ale 30 FPS-ów i wyższa rozdzielczość. A teraz dostaliśmy też już 4K i 60 FPS-ów. Trzeci tryb, słuchajcie, został po cichutku przez Insomniac Games wrzucony nam do Spidiego. Teraz fajnie w tym momencie jest ograć Spidiego ze względu na to, że jest stricte tutaj temat świąteczny. No a teraz święta idą, nadchodzą coraz bliżej, więc idealnie by się nam to wkomponowało. Jestem tutaj, kochani, jestem tutaj, tak więc tu fajnie to operuje. Widzę, że jest tryb włączony ray tracingu, bo chociażby tutaj wszystko jest w czasie rzeczywistym generowane, słuchajcie, odbicia. Wszystko fajnie się tu nam prezentuje. Nawet chociażby tutaj, widzicie, to jest odbicie od tych tutaj reklam. Przerzućmy teraz się w tryb. Nawet odcienie są odbijane, słuchajcie, na stroju Spidiego. Zaraz możemy to spróbować wychwycić. Jeżeli się takowe da. No i proszę bardzo. Odbija się, ale nie do końca jakbym chciał, ale do tego przejdziemy, słuchajcie. Tryb fotograficzny, nie tryb fotograficzny, ludzie. Chcę wejść w ustawienia, w grafikę i teraz mamy wierność odtwarzania obrazu. Teraz mamy wydajność, więc mamy tylko tryb 60 klatek bez ray tracingu. Mam nadzieję, że będzie w tym samym miejscu pajączek. Dokładnie. Gucio, nic tu się nie odbija. Nic kompletnie się nam tu nie odbija, a to nie jest tylko to, to są też te też odbicia na ulicy. No jest to zdecydowanie mocno tutaj ograniczone pod względem ograniczenia zwykłego śniegu, prawda? Już odbić bezpośrednio z reklam tutaj nie widać, a tym bardziej w szybie nic nie widzimy, żadnych chociażby odbić ludzi. Ale mamy kolejny ten tryb, nowy nam dali, więc teraz można pogodzić wydajność i możemy uzyskać ray tracing przy 60 FPS-ach, kochani. Co jest bardzo fajne, bo wszyscy tu będą zadowoleni. Bardzo proszę, jest to troszkę bym powiedział na low, ale no takim małym, lekkim na low, ale wygląda to mimo to bardzo dobrze, ale mamy zachowane 60 FPS-ów, mamy ray tracing, więc wygląda to bardzo ładnie i przyzwoicie, muszę powiedzieć. Tak, dokładnie, to miasto naprawdę ożywa. W szczególności tutaj, no, wszystko to się fajnie prezentuje. Gra też jest mega płynna, animacja, słuchajcie, Spidiego, jeszcze jest tu więcej tej animacji, jak on sobie fruwa, skacze, no nie, no to robi robotę, kochani, to cieszy się gęba przez te odbicia, w szczególności na tym pajączku, na tych wszystkich wieżowcach, jak to fajnie operuje w czasie rzeczywistym, to nie są zwykłe, słuchajcie, wiecie, grafika wrzucona, to z automatu nam wszystko generuje, jesteśmy na Times Square. Więc tutaj, jak to fajnie wyglądało na tym poddaszku, o. Czy ja mogę tam wejść? A jak nie mogę? Ajaj, prawie o. Wygląda to i robi robotę. Ustawienia, grafika, ustawimy sobie na maksa. Lepsze cienie tutaj uzyskamy jeszcze. Jest tu mocno i kolorowo. To wszystko operuje. Fajne odbicia. Tu.
wejdźmy sobie w tryb fotograficzny, bo jak ja już wcześniej widziałem te odbicia, tak teraz chciałbym... No proszę kochani, cała reklama, bardzo proszę. Która jest tu narzucana. Wokół czasem widziałem też, bardzo proszę. Tutaj tak samo. Kolejne oczko Spidey'ego. Tak więc no nawet na kostiumie jest wykorzystane to, więc to naprawdę robi robotę. Teraz weźmy ustawienia, grafikę, uzyskamy tylko i wyłącznie 60 fpsów. Dobrze jest, ten sam moment. Tryb fotograficzny. Odbicia też są, wiecie? Patrzcie. Odbicia też są. Ciężko powiedzieć, bo w trybie fotograficznym nic się nam nie rusza. I nawet jakbym Spidey'ego sobie tutaj gdzieś... No już widzimy po prostu, że to jest wszystko, no niestety szyby są w tym momencie zamazane, więc nawet sugerowane działanie to jest najlepiej ustawić 60 fpsów razem z ray tracingiem, bo wtedy to się nam zdecydowanie lepiej prezentuje. Odbicia jakieś są, ale nie widzę, żeby były w czasie rzeczywistym. Chciałbym dopatrzeć się, słuchajcie. A jak przyleciała i było odbicie na tym, na kostiumie. No mega, haha, no jest tam. Nie jest to tak mocno zauważalne, trzeba się przyjrzeć, ale to są mały szczegół, który po prostu cieszy gębę. No pewnie, tutaj osobę widzę, jak przychodzi. Ale super! Tutaj jest, tu widać. Ale mega, no kurczę bele! No nic, takich gier oczekujemy, co kochani? Takich gier byśmy chcieli, oczekujemy po tej generacji. Fajnie, że PlayStation dał na premierę nam Demon's Souls. Czy to w tym momencie jest... No w tym momencie jest na wyłączność, więc dali nam, możemy grać. No i Spidey'ego też. W przypadku Xboxa, no żadnego ekskluzywa zbytnio nie dostaliśmy, tak więc mam nadzieję, że wszystko przed nami, ale ogólnie bida była z premierą, z grami w dniu premiery, jak i u jednych, tak i u drugich. No ale tutaj można się pocieszyć tym krótkim Spider-Manem, który jest na 6 godzin grania, ale naprawdę cieszy oko i mimo to gra jest warta swoich pieniążków. W szczególności, że w edycji, słuchajcie, Ultimate dostaliśmy też grę remaster do pobrania pierwszego Spidey'ego, który też wygląda opłynnie, też ma 4K i też ma ray tracing i możemy jeszcze raz i zmienioną gębę, bardziej zbliżoną do aktora z filmu, bardziej jest młodszą osobą. No nie no, robi robotę, ray tracing, słuchajcie, to jest strzał w dziesiątkę w nowej generacji. Ray tracing, płynność wyższa w grach zachowana, dyski SSD to są trzy ważne, słuchajcie, czynniki, które dają nam kopa w tej generacji i coś możemy... No jestem zachwycony ray tracingiem, jestem po prostu zachwycony. Odbicia w czasie rzeczywistym bardziej są teraz... mamy bardziej poczucie, że gra jest bardziej realna, prawda?
robi to robotę. Nic, tylko mogę wam życzyć, żebyście też jak najszybciej dostali w swoje posiadanie Next Gena i mogli się cieszyć tym ray tracingiem, bo jest naprawdę warto i warto też czekać pewnie na Cyberpunka, który też nam da jakieś tryby w upgrade'zie graficznym do Next Genów. Zobaczymy, pożyjemy. Pozdrawiam was ciepło i trzymajcie się.